Nie mam słów. A to co tutaj jest to? Siemano, siemano, dzisiaj w odcinku nowe BMW z 2024 rok. Przy 317 kg docisku. Nówka sztuka, nie wiem ile to ma przejechane, prosto z salonu. A jechałeś 300? Można powiedzieć na dotarciu. Sterowany. Kompres tył. Ja pierdolę. Jeszcze odbicie masz, nie? Też. Niemożliwe tej. Jak się jeździ? Zajebiście, no. To jest rakieta. BMW. O ile się nie mylę, RR1000. Gratuluję ten wyboru męża, nie? Kurde, są. Kurde! Sami jesteście? Sam. Ale kurde maszyna, ja pierdzielę. Jak się jeździ? Rakieta, nie? Rakieta? Opowiesz coś? To znaczy co? Wszystko. Ja pierdzielę. Kopelatak w ogóle, nie? Tak. Nowy kombinezon? Tak. Pod BMW-kę? Słucham? Pod BMW-kę? Kurde, ale ten... Ale zadub jak wysoko stoi, nie? No i się produkuje kombinezon. Aha. Nie no, piękna jest. Nie mam słów. Nie mam słów. A to co tutaj jest to? To jest, słuchaj, ten, do nawigacji, wiesz, po menu. Aha! Zobacz, bardzo wygodne, wiesz, no kurde. Ale w ogóle, zobacz menu. Wszystko jak... masz przy kierownicy. Wiesz, jak... Ja pierdzielę, ten przód, to normalnie to wygląda kuźwa... Ty, no pierwsze co, to szerszeń, nie? Ryszeń i szerszenia. Ja pierdolę. Nie, no nie, no nie, kurwa. Nie no, tak, tak, tego... Przód, ale hamulce to są normalnie żylety, nie? Żylety. Kurde. O, widzę, masz od razu, kurde, na ten, na tor. Ja. Słuchaj, przy 317 kg docisku. A jechałeś 300? Prawie. Nie? Nie? Słuchaj? Nie, ale to, a to jest tutaj, kurde, to wloty powietrza, nie? No, no, wloty powietrza. Ja pierdzielę, nie no, nie. Nie no, to pobawili się z tym, kurde ci powiem. No to taki, no, powiem ci, że niespotykany ten przód jest. Pokaż to menu. Wchodzimy sobie w menu, nie? Cyk, przełączasz ustawienia, cyk. Wszystko tutaj. Zobacz, no. Wszystko tutaj. Zobaczymy jak to jedzie. Na kole. Sobie robisz, zobacz, ustawienia wszystko pojazdu. Po polsku. Tu masz wszystko, tam światła. Tam. Światła, co to jest RDC? RDC to jest o ciśnieniu, wiesz, ostrzeżenia, bo są czujniki. Aha. Ciśnienia, nie? Aha, czujniki ciśnienia. No, no to zobacz, wybór trybu jazdy, nie? Tu masz tryby jazdy, tu sobie sam ustawiłem. Masz taki... Pro 1 konfigurację, zobacz, wchodzisz w konfigurację, ale zobacz jak to wszystko działa, pyk, przerzucam konfigurację, teraz tak, ustawiasz silnik, nie? Szybko. Obrota na manetkę gazu sobie ustawiasz, jak nie, ma być, no to, nie? Kurde, ja w dukacji tak nie miałem. Hamulec z silnikiem sobie też ustawiasz tam.
Hamowanie silnikiem tak, nawet. Ustawiasz później trakcję, nie? Tu masz sobie ustawiasz, tam masz cyk. Wheelie, jak ma wysoko podnosić ci koło, nie? Od 1 do 3 masz, nie? No, a 3 to jest ile? No 3 to jest praktycznie od ziemi, tylko urywa się, nie? Tak, a 1? No. Jedynka maksymalne wheelie to jest, nie? Takie do pionu zupełnego? Nie, do pionu nie, ale do wysokie, nie? Wysokie. Wysokie. Czyli dalej można długo pojechać. Tak, długo, bo to może sobie zmieniać podczas jazdy cały czas na pole. Jechać i sobie zmieniasz, bo tu później masz tu ABS-y, nie? Też tam ustawienia. Dalej. Całe zawieszenie to jest, zobacz. Amortyzator przód, sterowany. No. Kompres tył. Ja pierdolę. Jeszcze odbicie masz, nie? Też. Niemożliwe tej. Żadnych śrubokrętów nie potrzebujesz. Nie. I teraz patrz dalej, ci pokażę. No wiadomo, tam telefon, media tu ten, nawigacja jest. Włącza sobie nawigację, pyk, ustawiasz pyki i wszystko ci wyświetla, nie? Słuchaj, sport jest. Ale poczekaj, Regina mówi, że moje lusterko lepsze. To powiedz, że lepsze jest, ale, nie? Patrz, jakie brudne tylko. No i dobra. A masz teraz na sporcie. Jak to wygląda, włączamy sobie sporta i pyk, i zobacz, kąty masz. Kąty czego? Pochyłu, nie? Pochyłu. No, pochyłu, kąty, czyli hamowanie, przyspieszeń. To nie, liczy wychylenia, wychylenia, lewo, prawo. Aha, ja już myślałem, że taki motocykl wymyślili, że nie pozwoli ci bardziej się położyć. I tu cyk, i dalej masz następną to. To z różnymi okrężeniami, tam wszystko tu widzisz, wyświetla ci tam. Czyli cały tor, całą jazdę. Tutaj tak. O, i tu masz jeszcze dodatkowe też wszystko, nie? Nie, no powiem ci. I jeszcze masz informacje, patrz o pojeździe, zobacz jak to ładnie zrobione. Tu wszystko, temperatura, ile kilometrów zostało, wciśnienia, nie? Mhm. W kołach. Kurde. Przechodzi, zobacz dalej. Tu masz całą jazdę, nie? Czyli spalanie. Przerwa, ile kilometrów, co ja, to jest tryb 1, tak? Tryb 2. A tutaj co jest zadane? Ciśnienie, nie? Powyżej, poniżej zadanego alarm się tam, nie? Aha. Wszystko. I termino. 7000 zdoła. Zrobiliśmy, kurde, już. Ile zrobiłeś kilometrów? Teraz, 3740, prawie 4000. No to niedużo, nie? Niedużo, kurde. No. Nie wiem, miesiąc czasu? Ja pierdziule, nie? A powiedz, a będziesz coś dokładał do niej, czy już dołożyłeś? Nie ma co dołożyć. Co dołożyłeś, powiedz? Co dołożyłeś? No zobacz, kurde. Co? Klamki. Osłony klamek. Osłony, kurde. Co potrzebne jest, no? Szyba. Widać coś, patrz, jest tytuł czarna, nie? Nic nie widać, a tu jeszcze widzisz. Tylko nie nachylisz się tak, żeby coś widzieć, ale dobrze. No i w karbonie, zobacz, tu osłony karbonowe. Tak. Tu osłony karbonowe na tak. Zbiornik. Tutaj błotnik. Sety. Łańcucha, błotnik tutaj. WDF też? To znaczy sety to było w M-pakiecie wszystko, nie? Aha, M-pakiet. Tak, to jest M-pakiet. M-pakiet w motocyklu. Ile to kunia ma? 212. 212, to więcej niż moje Ducati. No a i podobno waży 200, nie? Co? I 200 waży. I 200 waży. Kurde, na koło jak to idzie? Jarek jeszcze nie daje rady, boi się. Znaczy ci powiem, że dopiero tak zaczynam, nie? M-tekiem to od razu i tak. A ja myślałem, że tu lasy będą. A tu gdzieś jednak ta, wiesz, ta gdzieś moc to troszkę, wiesz, są przeraża takie, wiesz. Go. Przeraża. No troszkę, ale to wiesz już no, pierwszy raz na sporcie, no miesiąc czasu. Ale mam dla was informację mega. No. Patryk dzwonił. Pozdrawiał nas? Nie. Powiedział, że kupca znalazł na Gixa. I jak za tydzień przyjeżdża, to sprzedaje. Tak, i co? I BMW kupuje? I kupuje BMW. Bo mówi, że mu głupio tak jeździć. Ale tydaczek jaki szeroki jest, kurde.
Ile to ma? 200, nie? 200. A ja miałem chyba 205 w tym. W Ducati mogłem mieć? Możliwe, tak. W MTK-u mam 190, nie? Aha. To też dokładałeś? Też dokładałem. Ona wyszła w tym pakiecie. Ale wiesz co, ale założę się, że lusterek nie masz tak składanych jak ja w sądzie. Przyznaj się. To znaczy, aha, tak? Nie. No, ale nie, no tak, że do środka. A nie sprawdzałem, wiesz? Ale no, bo to by już lipa była. To... Patrz, ma jednak to. Tak. Ma. Tak. Jednak masz. No to dobra, no to nie jest to takie jakieś totalne byle co, nie? Nie ma lipy. Jednak BMW zapatrzyło się na moją Hondę. Czy wiesz, to już było w oryginale? Tak, to w oryginale. Czyli nie ma już nic do dołożenia. Nie. Ale jaką fajną stopę zrobili, zobacz, stabilną. Tak, jest stabilna. To no. Znaczy tą końcówkę to dokładałem ja. A, ty tak, nakładkę tak, dałeś. To wiesz. W razie tam jakieś tam zlody, jakieś... No, gdzieś tam na miękkim tym. No, jak to się nazywa? Na miękkim, no właśnie. Quick shifter? No, łańcuch też quick shifter. Jest. Tak, tak. Góra, dół, ale biegi to pięknie to chodzi, nie? Normalnie masełko. Masełko. Kurde. Ja nie mogę, no po prostu nie wiem, no coś pięknego, nie? Ale w ogóle ten zadup fajnie zrobili, wiesz? No, ładnie. Fajnie. A bag ile ma pojemności? 17. 17. No to jest tak standard, nie? Czekaj, jak tutaj ten wydech ma? Ale to jest tutaj, ty, rozbudowane, ty. Wiesz, bo to oni musieli tak zrobić, żeby to, wiesz, te normy spalin, nie? Czyli wydech był dokupiony. Nie, już. To jest w oryginale. Taki pakiet. Taki pakiet jest. O. Kurde. Koła kute, nie? No. Ale jakie te zaciski zajebiste. Hamulce, słuchaj, MTK ma fajne hamulce, nie? No. Ale to jest naprawdę kosmos. Poważnie. Normalnie. Nie no, bierze na słowo. Dotyka się ona, od razu nurkuje, nie? To jest sportowa maszyna, nie? To musi. Tył nie, tył to kurde chyba MTK ma nawet lepszy, ale ci powiem, ale nie, że... no tył sportówki nigdy ja nie miały powiem, mocnego. Tył kurde dopiero, nie wiem, po 3 tygodniach tylko raz go tam nacisnąłem, sprawdzałem czy jest. Tak w ogóle nie dotykam. Ja pierdzielę. A stańcie tak ładnie, że to na miniaturkę będzie. Tak, za motocyklem. Za motocyklem. Szczęśliwi posiadacze BMW w M pakiecie na dwóch kołach. Kiedy będziesz jeździć, Regina? Nie wiem. Ale on jest tak niski, żebyś mogła jeździć. Coś ty. Weź podbieraj, jak Jarek pojedzie do roboty, to można podbierać. Kiedyś chciałam zrobić, ale teraz gdzieś jakiś strach mam. Nie jest na pewno niższy niż MTK, nie? Jest niższy, no. Jest. No. A jak wygodnie ci się jedzie, bo ty przesiadka przecież z MTK-a. Słuchaj, ci powiem, ogólnie jazda, tam jest siedzenie bardzo wygodne. Tak. Nie? Pozycja. A pozycja, to ci powiem, nie czuję w trasie w ogóle zmęczenia niczego. Fajna pozycja. Fajna. Wiadomo, jak się wjedzie do tego miasta, nie? I to jest... Ale wiesz, możesz się położyć, nie? Śmiało. Tak, tak. Ościgacz to jest, wiesz, kładziesz się, nic się nie obchodzi. No wiadomo, jak wjedziesz gdzieś, wiesz, do miasta, to, no. to ta pozycja wtedy... No ale wiesz, on nie jest motocyklem do jazdy po mieście. No nie. Jakieś takie bajerki, co takie ukryte coś. Rejestracja jakaś, to jest go! Wiesz? Go! Go! Go, lecimy. Lecimy z tym. Nie no, powiem ci... Fajne. I powiem ci, jak tak wjechaliście, to on niby tak, jak teraz go się filmuje, nie? To on jest niby duży, ale jak wy na nim siedzicie, to on jest takim... Taki, wiesz, taki zgrabny, kompaktowy, taki kompaktowy, no. Taki malaczek. To teraz to na Tor Poznań. No w tym roku planujemy, nie? No.
wiesz, jak masz wszystko homologacyjne, żadnych wycieków, patrz, póki nie cieknie nic z niego, to można jechać. Nie, ale to jest po prostu zarąbista sprawa, nie? Tutaj te... No. No. BMW fajne, jednak... Też fajne ma, kurde, holda ma, nie? Tak jak samochodek sobie naciśniesz i hamulec się włącza na postoju, nie? Jak coś, ty. No. I wiesz, jak w dwóch czy pod górkę stoisz, to na holdzie, pyk. Aha. No, to jest... To nie wiedziałem, że to w motocyklach montują. No i... Zgrabne to jest. No i kierunki ma fajne, jak w samochodzie, kurde. Włączasz, same się włączają po wyprostowaniu, się skręcasz i... Coś ty. No on musi mieć jakieś czujniki, nie? Nie wierzę. Tak, bo jak stoisz, aha, przykładowo i włączysz kierunek, to on długo będzie się palił. Musisz skręcić, wyprostować się i on wtedy się włączy. Aha, aha. No. Czyli masz autostradowe. Oj, alarm ma? Też alarm ma. Ma alarm, ma. Czyli co bym musiał zrobić, żeby się włączył? Ale? No. To znaczy teraz są akurat wyłączone, wystarczy tylko go tak lekko tam puknąć, aha, się włączy. Akumulator, gdzie masz? Pod tutaj, tak? Pod tym, no. Tak. Jakaś wtyczka jest do ładowania, czy tradycyjnie trzeba? Nie ma żadnych. A, to Ducati lepsze, bo jest wtyczka. Tylko to jest też w tym pakiecie, on jest tam ulepszony, ten akumulator o większej pojemności, aha, nie? Aha. No. No tak, jak tutaj tyle tej elektroniki jest i no, to... No ci powiem, że on tam przykładowo, bo... skończył mi się kilometry do serwisu, wiesz? Mhm. Musiałem, tydzień czasu nie mogłem jeździć, bo no serwisu wiem, nie miałem. Mówiłeś, no. No to ci powiem, akumulator nic się nie rozładował, a przy MTK-u ci powiem, jak to jest ta cała elektronika, nie? Co 4 dni muszę go podłączyć, bo się rozładowuje, nie? Aha. A tutaj jednak, no jest... No tak, dołożyli, bo oni, wiesz co, ja też, bo ja w moim samochodzie w F11 też nie mam akumulatora zwykłego. To jest też jakaś tam mocniejsza bateria. No, patrz, słuchaj. Przy hamowaniu, przy zwalnianiu się doładowuje. I musi być taki uchwyt do telefonu. Wiesz dlaczego? No. Bo nie miałem amortyzatora tu tego, nie? Antywibracyjnego, nie? Tak. Miałem z początku tutaj, nie? No. I od razu kamera mi poszła, nie? W iPhone'ie. To znaczy w jaki sposób? Że co? Kamera już nie działa, wibracje ma. Poszła się, wiesz? Od sztywności tutaj, nie? Aha. No bo tak to masz sztywne, nie? Tak jest. A musisz mieć taki z balansem taki, no. Czyli iPhone do wyrzucenia? Już drugi jest, tylko ten. Czekam na obudowę. Ale dobry jest, tylko kamera siadła. Tylko kamera, no. Tylko kamera. O, jedy. A ja słyszałem, że to po kryjomu kupiłeś przed żoną. Jak zawsze. Niemożliwe. Tak, tak, słyszałem. Dobrze słyszałem. Dobrze słyszałem, nie? Tak. To tak mężowie zawsze mają, nie? Coś tam, nie? No, mężowie tak mają. A opowiedz jeszcze o tym kasku, bo on taki był pod ten... Kask to wiesz, no Alpino, są, one dopiero wchodziły, nie były nigdzie w Polsce dostępne, wiesz? Mhm. Strona tylko wystawiała po kilka sztuk, nie? I akurat trafiłem w mój rozmiar, nie? Był. A ta szyba też jest jakaś taka dziwna. To jest lustrzanka, nie? Lustrzanka, lustrzanka, ale... srebrna, nie? No. A? Ja miałem lustrzankę, znaczy mam. W tym, no ale ma, trochę wiesz, jest inna. W standardzie była przycieniana. Ta jest lepsza. Dokupywałem tą lustrzankę, nie? Mhm. No tak, bo to... No cały w karbonie, nie? Mhm. Teraz kombinezon jeszcze. Kombinezon. Będzie BMW napis? Kombinezon, M-pakiet. M-pakiet? No, BMW. BMW? BMW. Ze skóry kangura nie zamówiłem. Nie wierzę. No. Z kangura ktoś ma. Ja bym tam wziął z tego. Z szopa pracza bym wziął. Z Mustanga trzeba było brać. Ty, to by to pasowało. Ale kurde, powiem ci, zobacz, czy to nie wygląda jak chrabąż, jeszcze te RR? Ładnie to zrobili, nie? No. No taki... Nie turkuć podjadek, a taki wiesz, taki kosmiczny. Taki chrabąż. O, ja od razu osłonki założyłem, chłodnik, wiesz, to od razu na samym początku wszystko tam. Aha. Zakładali, nie o co wiesz. Jakie opony tu oni dają? Opony właśnie, jakie. Jakie tu są opony? Czekaj, ja tu nie widzę. Dunlopy. Dunlopy. To znaczy potrzebują trochę do rozgrzania, nie? No.
No nie są takie miękkie. Nie są za miękkie, bo pierwszy wyjazd taki, to tam wiesz, to troszkę kilometrów trzeba zrobić, bo zaraz kontrola trakcji się włącza. No, a możesz tu inne opony dać niż te? Tak, mogę. Czyli taki jak teraz kupi ten, Patryk i ja mam. Tak. No, Brixtony S23, najnowsze, tak jest, nie? No. Ja mam chyba ten starszy model, ale są mięciutkie, nie? Nie, no już zjechana ta opona jest, no nie, no tak. Czyli było jeżdżone. Nie no, coś pięknego, kurde, powiem ci, no gratuluję. Gratuluję ten wyboru męża, nie? Ja tobie gratuluję wyboru motocykla. To nara, jeszcze nagramy, jak będziecie jechać. O, słuchajcie, ja już wiem, co mi przypomina ten motocykl. Jarek wcześniej odpalił ją, to zaraz odpalimy. Dawaj. Ciekawe. W kierunkowskazach macie, no wiadomo, awaryjne kierunkowskazy, pozycyjne i stopy. Tak to BMW wymyśliło. Mało tego, nie wiemy, jak ten system się nazywa. Widzicie tutaj te połączenie, tą dźwignię? I tutaj jest też ta dźwignia, tutaj jest. Tutaj. I tu, przy uślizgu koła przedniego, ta dźwignia prostuje motocykl. To jest jedyne, co w BMW widziałem takie coś, nie? A teraz wam pokażę i dlaczego wiem, jak się nazywa ten motocykl. Patrzcie światła. To jest Predator. Już się wyjaśniła sprawa. To jest po prostu Predator. A co wy sądzicie? Też wam się kojarzy z Predatorem? A kierunkowskazy przód daj. Ty, no na bogato. Te lusterka się składają jak u mnie, nie? Jak to? Nie no, jest piękna. No jeszcze Jarek z 5 razy na koło postawi. To będzie filmik cały już wtedy. No to już ekipa się szykuje. Będzie jazda. W którą stronę jedziecie? Tam? To ja kawałek was odprowadzę. To może was ścignę moją bryką. Pozwolimy ci. Tak? Dacie mi fory? Zobaczymy, jak to jedzie na kole. A dasz na koło? Opona nie rozgrzana. Opona? Czemu opona jest nierozgrzana? Ja się pytam. Jedziemy.
fajnie poszło.